Witam dzieci. Tym razem przeczytam Wam wierszyk Zakochana żaba. Zakochała się żaba w ogórku kiszonym. Ach, ożeń się ze mną, przecież nie masz żony. Ty jesteś zielony, ja też w tym kolorze. Ładna będzie z nas para, więc ożeń się, ożeń. Jeśli zechcesz, to będę mieszkać z tobą w słoju. A ogórek na to, zostaw mnie w spokoju. Nie pleć bredni, żabo, i skończ swe zaloty. Nie chcę cię, boś brzydka i czuć ciebie błotem. Na te słowa żaba, jak nie zarychocze. Co? Ja jestem brzydka? Patrzcie go, patrzcie go, wymoczek. Nikt na świecie nie widział, daję na to słowo, aby żaba została panią ogórkową. Oczywiście, że nie. Prawda, dzieci? Teraz jeszcze spotkał kucharz krokodyla, następny wierszyk. I te wierszyki, zarówno Zakochana żaba, powiem Wam już, kto dla Was napisał, Zakochana żaba. Już mówię Wam, kto napisał dla Was, Pan Tadeusz Siwiak, Zakochaną żabę. A spotkał kucharz krokodyla, również Pan Tadeusz Siwiak. Słuchamy. Spotkał kucharz krokodyla. Spytał. Czym się pan posila? Co pan jada wcześnie rano? Ryż czy serek ze śmietaną? Bułkę z masłem? Mleko z siadłem? Powiedz proszę, czy odgadłem? Wiem, pan woli na śniadanie pewnie jakieś rybie danie. Pstrągi? Karpie? Lub łososie? Czy też śledzie we własnym sosie? Lubi zjeść pan, mam nadzieję, lecz rozmowy i rozmowny to pan nie jest. Na to krokodyl w uśmiechu pokazał mu swoje kły i rzekł: najchętniej to jadam takich gadułów jak ty. I oto ilustracja do tego wierszyka. Jak widzicie, o krokodylu. Tak. Tak, pan kucharz był tak bardzo ciekawy, tak? Co krokodyl jada na śniadanie. A krokodyl tak naprawdę to mógłby zjeść kucharza, dzieci, prawda? A ten wierszyk, który przeczytałam o tym, jak żaba bardzo chciała, żeby ogórek został jej mężem. I oto ilustracja do tego wierszyka. Piękne wierszyki, prawda? Słuchajcie, dzieci. Wierszyków. Słuchajcie bajeczki, słuchajcie czytane baśnie przez rodziców, słuchajcie też bajeczki, wierszyki, które będę ja Wam czytać. Zapraszam Was do słuchania, bo książeczki są przyjemne, dają nam wiedzę i pozwalają, aby czas płynął bardzo przyjemnie. A teraz życzę jak zwykle kolorowych snów. Śpijcie spokojnie. Do zobaczenia następnym razem.